Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Shakes and Fidgets, świat międzynarodowy numer 9. Zobaczcie, jakie nieszczęście, brakuje melona do levela, ale mam plan. W ciągu 4 godzin będzie 450, następne 4 będzie 900, czyli za jakieś 8 z groszem godzin, czyli tuż przed 24. Powinienem wbić level. Aha. Co się wydarzyło? Mój dzielny płomiełaz zabił ogniopląsa. Płomienia zabił ogniopląsa w nocy. I przy okazji w nocy wydropiłem od razu tego ogniopląsa, więc jest czat, jest moc, jest super. Coś jeszcze się wydarzyło ciekawego? Nie. Coś tutaj z pierdzy pobudowałem. Coś tam poskracałem, nastawiłem sobie forteczkę i generalnie sobie farmię dalej surowce, więc sobie to zróbmy. Teraz przejdziemy do ludzie, listy piszą, ale już zużyjemy naszych dzielnych żołnierzy. Zobaczymy, czy mamy dużo sury. Mamy dużo surki, przydałoby mi się ponad 200 tysięcy kamienia. Nie wiem, czy to się uda. Takie cuda zrobić. Ale chyba nie. Nie ma. Skąd wziąć 200 tysięcy kamienia? Jest to dużo drzewa. Dobra. Nie ma nikogo, nie mamy nic. Pomyślałem, że akademię sobie podniosę, nie? To miał szybciej ten level, a nie nazbierałem 200 tysięcy kamienia, więc jest lipa. Co się jeszcze dzieje? O, zmieniłem się na takiego obtobrodacza. Dość. Płci pięknej, czas na pięknego, przystojnego. Piękna to jest kobieta. Przyzna jest przystojnego brodacza z szyderczym uśmiechem. To taka, jakie natchnienie po zwycięstwie z Apexem. Tu już mamy z głowy. Aha, ludzie listy piszą. To idziemy. Magiczny, magii jeden. Zapraszam je do gildii Piwko. Już tą gildię słyszałem gdzieś. Czy od 66 poziomu na tym serwerze można czarować przedmioty, bo latam po wszystkich i u nikogo nie widać czarów. Bo to jest, no, młody dość serwer, mój przyjacielu, i czarownica ma dopiero 16%, jak będzie miała 100, to dopiero coś zaczaruje. Rabi, jakby przeszło, a że z dużej litery. Niuk, ty już nie pisz, bo nawet nie chce mi się tego czytać. Jedziemy dalej. Już żeś wczoraj nawypisywał na odcinku, a teraz napisałem znowu, że idę nagrywać, to znowu się wychylasz. Do 18 sobie do lochu poczekasz, a później Animosity, welcome to. Musisz trochę ochłonąć, chłopie. Bo żarty żartami, ale poziom trzeba trzymać. Rabbit Disney, nie no, żartuję sobie, to uważaj z tymi żartami. Tak całą serią to pozdrawiam, chciałbym zapytać co z Disneyem, bo biedny mamy tam biedny. Najulepszony skarbiec, przykro mi, jesteście biedni przez to, bo macie biedny skarbiec. Skoro już piszę, to czy mógłbyś kliknąć na moje staty? Byłbym wdzięczny, biedny skarbiec, macie biedne, masz biedną wytrzymałość, za dużo indy, za mało wytrzymałości, trochę to mało zrównoważone, tak mi się wydaje. Roxy, buty zwiada, podstępne pasożyty stópnik bison, jakby ktoś chciał szukać. Pykel, zaprasza cię do Guildii Christmas Legends. Marwik, cześć, chciałbym się ciebie poradzić, jeżeli będę robił po dwa paski minimalnie, to za ile piję ten setny level? Pozdrawiam. Mój drogi Marwik i YouTube, czy Marwik ity Disney. Powiem ci tak, na tych levelach, na których grasz ty, 82 w tej chwili, paski jeszcze dają nawet, tam dwa paski ci może dadzą. Dwie trzecie levela, już nie pamiętam. W każdym razie najwięcej dadzą ci lochy, więc jeżeli pytasz mnie, kiedy wbijesz setny poziom, to ja ci powiem tak, jak zrobisz 6-7 lochów, to powinieneś wbić setny poziom, no może 8. W każdym razie w tej grze są takie szybkie przeskoki, 75 jak pupile wchodzą, to jest parę leveli do przodu.
Później 95, jak dostajesz klucz, to jesteś w stanie wbić do 110, później znowu nowy klucz złapać, tak pojechać prawie do 120, więc mniej więcej od 95 przy kilku przebraniach jesteś w stanie wbić 120 w 2 dni. Albo w weekend epicki. Majonez! Już jest z powrotem w Animo City! Nie nadajesz się jeszcze, mój przyjacielu, masz za niski level. Ale skaczesz jak ten zajączek. Trzymaj się jednej ekipy, bo jakbyś tak skakał, to nikt nie będzie cię do gildii w końcu chciał. Powiedzą ci husari, ty skaczesz, nie chcemy cię. Powiedzą ci w Animo City, ty skaczesz, nie chcą cię i sam sobie problemów narobić. Przeszedłeś operację zmiany płci? A no tak, przeszedłem, jestem teraz mężczyzną. Taki z pytaniem, hej, chciałem się zapytać, jakim cudem udało ci się tak wybić z levelem postaci. Gram od pierwszego dnia, robię po 300% w karczmie, ale wciąż między mną a czołówką jest... Chodzi o różnicę. Chyba. Vectis, zanim powiem ci tak. Kwestia lochów. Kwestia przebierania się. Kwestia tego, że grasz wojem. Zobacz, wojów w top to jest mniej. Oni się tam przebijają jak mogą. Jest Laffy Boy. Jest Krajlogia. Zorago. Gdzie jest Krajlogia? Ej, Laffy Boy, Zorago, Barnic, Bof, a gdzie jest Krajlogia? Hekate. Krajlogia skasowała. Ten? Postać? Zmieniła nic. Luffy Boy 221, Zorago 214. To była Krajlogia. Ale jaja. No ale jak widzisz, tu jest 221, więc już się wybijają. Jest taki moment, w którym wojownik ma ciężej, a później potrafi szybko dogonić, więc musisz grać, trwać w tym. Jak wyjdzie serwer W11, to zagrasz? Nie zagram. Będę chciał zagrać na S34, jeśli kiedykolwiek wyjdzie. Ale oglądam wszystkie twoje filmy. Fajnie, że jest taka osoba jak ty, która godnie reprezentuje nasz kraj. Cenisz moją postać, pozdrawiam. Jak tak ładnie piszesz twoje, ty... Z dużej litery to nawet zerknę na twoje staty. Piękna postać, daj trochę jeszcze wytrzymałości. Masz fajne wszystkie fioleczki, smoczka, klaser. Można by to jeszcze podnieść. Tak, tak, wiesz, że brakuje gema w bucie, nie muszę ci tego mówić. Szmytu, pozdrawiam, nieźle ci idzie ziomu, już ocenisz jak z moim EQ. Cienko z twoim EQ, mój drogi ojcienko. Jeżeli to mać magetank, to okej, okay. A jeżeli nie, to postaraj się wszystkie te gemy zapełnić inteligencją. Luzak, heja, cześć Maciek, dlaczego nie przyjmiecie Bartek a do gildii jakoś zawinił czy to? Pozdrowienia, jakbyś mógł sprawdzić moje staty. Mój drogi, nikt tutaj nie wini, widocznie Bartek. By, a, ry, ty, szyky, tak? Bartek z PL CSGO, gra sobie w CSGO, ma 57 poziom. Jak będzie chciał się przenieść gdzieś na przykład do Disneya, to tam napisze i mu powiedzą, czy może, czy nie może, nie wiem. Jest fajnie. O, jest fajnie. Możesz trochę inty podnieść. Wymień sobie z 1 albo 2 gemy wytrzymałościowe na intę i będzie okej. Tururu, boss 34, pozdrów, pozdrawiam cię, boss z Venividivici, mały ZRT, siema, cenisz staty, pozdrowisz gildię. Kildertown, pokaż te Kildertown. 49 osób. I Lucky 9 jest szefem, Lucky 8. I pierwszy Osama, pierwszy. Przyjemniaczka zapraszacie. Dolana. No zaproście. Dolan się ucieszy, bo zaraz trzeci raz wrócił do gry i może nawet będzie chciał zagrać chwilę. Przyjemniaczek to już dawno żadnego levela nie wbił, moi drodzy. Niestety. Ale ten Lucky 140, co ty tam robisz, chłopie? Co ty tam robisz? Pozdrawiamy ciebie, mały ZRT. Szkoda, że ZRT. Ale... Może następny nick założysz bez końcówki zryty. Zręczności, chłopie, więcej. Mniej heltu. Przesadzasz trochę z staniem. Lugienio, siema, oglądam cię od kiedy nagrałeś pierwszy odcinek z SF Game i świetnie mi się ciebie ogląda. Oby tak dalej ocenisz moje staty. Pewnie zerknę troszkę. Jest okej. Okay. Jest naprawdę okej. Okay. Ten papier toaletowy to trochę ci przeszkadza. Naprawdę okej. Okay. Jest fajnie. No. To klaser powinieneś mieć już dużo wyższy na tym poziomie. Co najmniej 50%, wiesz? Ludziobak, witam cię, Maćku!
chciałbym cię poprosić do zobaczenia oceny moich stat z góry. Dziękuję ci. No człowieku, jeżeli ty do mnie tak ładnie ci, to od razu zerknę. Przepięknie masz proporcje ustawione. Nie wiem, czy nawet nie wymarzone takie, jak ja bym chciał mieć. 584 razy 1,5, 876 człowieku. Jak dorzucisz 15 inty, to będziesz po prostu wzorcowym przykładem maga. Na przykład wyrzucisz ten kamień na zrękę i wsadzisz kamień na intę. I wyrzucisz te dwa kamienie na szczęście i wsadzisz jeden na intę, jeden na zręczno, na wytrzymałość. Będzie bomba. Pozdrawiam cię serdecznie i gratuluję ci zachowania kultury internetu i pisania z dużej litery z szacunkiem do osób starszych i tych, których nie znamy. Kamil 2131 Soraya z Templer. Zapraszam je do gildii. Dziękuję. Patrol, hej, witam, uwielbiam twoje odcinki, pozdrawiam. Hej Patrol, dziękuję ci, że oglądasz i też cię pozdrawiam. Victrim. Mógłbyś ze mną pograć na świecie 4, Polski. Mam, tu mam 244 poziom, jestem aktywny i mogę zaprosić cię do drużyny. PS, nie mogę mać, zapraszam do drużyny. S4S w gameplayu wszystkich twoich drogich widzów. Nazwa gildii Magicians of Dark. Nazwa mojego konta Victrim, zapraszam od 170 poziomu wyjątku. Maćka, mam już 25 gildii. Pozdrawiam was wszystkich. Jeżeli ktoś jest chętny, to... Chwilkę to podtrzymam, macie nick, macie nazwę gildii, jeżeli ktoś tam sobie gra i nie ma co ze sobą zrobić, to niech gra. Ja za zaproszenie dziękuję, na pewno przemyślę, jeżeli przez długi czas polski serwer jakiś nie będzie wychodził, to będę się zastanawiał, co dalej ze sobą zrobić. Znasz może jakąś gildię na mój level, która może mnie dodać? Bo szukam i nie mogę znaleźć, a przy okazji ocenisz moją postać, pozdro. Przewin tam sobie kilka odcinków do części... w których są ludzie, listy piszą, może CSGO.pl, może jakieś inne gildie, jest dużo gildii, pojawiają się one na odcinkach, te, które mają tam od 20 kilku członków w górę, są warte dojścia, te takie, co tam ktoś ma dwóch członków i 15 zaproszeń, to mijaj z daleka, dorzuć trochę zręczności, obniż trochę wytrzymałość, znaczy dorzuć zręczności kosztem wytrzymałości. EKH, zapraszam cię do gildii, Maciek 00. Fajno, jest gildia Maciek 00 i Andrea raz Bojnica i Mateusz 1, 2, 4, 5, 6, 7 w niej grają. Lugroszek. Kto by się brał na moim miejscu, przyjacielu, broń? 2, 3, 5, 3, ten broń co mam, a teraz uwaga, bach, tamta wiadomość jest już nieaktualna, bo mi broń z lochów wyleciała, gratuluję ci. To się nazywa szybkie rozwiązanie problemu. Siema, ocenisz postać, pozdrawiam cię. Siema, ocenię postać, pozdrawiam cię również. Jest okej. Okay. Dodaj ciutkę wytrzymałości. Mordor, ile czasu dziennie spędzasz na SF? Bo mi się wydaje, że ty 24 na dobę siedzisz z dnia na dzień, jak patrzę tak na ciebie, to się zastanawiam, jak to jest możliwe. Ile tak mniej więcej grzybów dniowo wywalasz? Ej, pozdrawiam Marihuana, Mario, Anmana, Landrynkę, Piku, Lolitę. Lolitę to pozwala pozdrawiać na swoją własną odpowiedzialność, mój drogi. Każdego, kto z BP jest. A z Orlenu już nie istot oila. No. To już się nie pozdrowi. No, nieładnie. No, Maciusiu, równo. Co siedzą pod tobą? O Jezu. Nie mogę. Pozdrawiam cię i szybko to kasuję. Majdu, nie ciśnij, nice, ciśnij i tak dalej, aha, nie ciśnij i tak dalej. Dzięki, będę cisnął, pozdrawiam cię, Vito, ty, pozdrowisz na odcinku, ocenisz moją postać, pozdrowisz, nie, dzięki. Pozdrawiam ciebie na odcinku, Vito, ty. Ocenię swoją postać, pozdrowisz, gildię, pozdrawiam nocne skrzaty już chyba któryś raz, ale równie dobrze je pozdrawiam, o widzisz, to jest gildia nocne skrzaty. Ma 29 członków, na pewno przyjmie... jakichś miłych ludzi, żeby się rozwijali razem z nimi. Ocenisz moją postać, jesteś wspaniałym magiem, który ma troszkę za mało wytrzymałości. Troszkę za mały klaser. Parę procencik, minimalnie szybko trzeba by wbić. Hej, mam problem na świecie 15, nie mogę znaleźć jednej tarczy do woja, chodzi o klaser i to tarcza bunkier. Co mam zrobić? Czekać. Tarcza bunkier. Tarcza woja. Podejrzewam, że najczęściej wypada z ubikacji. Trzeba codziennie po kilka razy przeglądać ubikację, bo jak na przykład ja sobie wejdę tutaj w swój klaser. Tarcza wojownika, bunkier. Takie tarcze mamy, takie, o, bunkier, widzisz? Tu już była, tylko ja codziennie po 2-3 razy przeglądałem wszystkie po kolei. Leciałem sobie po topce, nie?
kto coś nowego miał, to kradłem. W tej chwili brakuje mi dwóch dosłownie rzeczy do tego, żeby mieć zamknięte wszystkie itemy poza świątecznymi, halloweenowymi. A brakuje mi broni rzeźnika i tarczy takiej rozbłyszczalnej, czy jak ona się tam nazywa. Tyle. A ty co mam zrobić? Szukać. Ej, Seed Blast, cześć, ocenibyś moją postać, co mniej więcej dać, pozdrawiam, tak wiem, broń do wymiany, tak, to dobrze wiesz, że broń do wymiany, ja nie wiem, że broń jest do wymiany, ale załóżmy, że jest do wymiany. Też nie jest najgorsza, nie, jak tu masz takie itemy, chociaż... To chyba też już przestarzałe, co? Tak patrzę, że ty już masz po 70 statach. Na broni 3,40 to chyba trochę przestarzałe już, ale generalnie dobrze sobie ładnie rozdzielasz, więc jest okej. Okay. Staty nie przesadzasz i z siłą nie przesadzasz i z wytrzymałością, więc jest okej. Okay. Moi drodzy, przebrnęliśmy przez ludzie, listy piszą i co mamy do roboty? Możemy tylko sobie zmienić przeciwnika. Możemy sobie wybudować kolejnych żołnierzy, odebrać 26 tysięcy expa i będzie nam już brakowało już tylko milion z malutkim ogonkiem. Możemy sobie wejść na arenę. Robin Hood, Atomix, El Erectione. Oj, oj, oj. Banga, banga, niech będzie elf. Ooo. Kryta nie chce przyjąć. Dobrze, że sam krytów nie rozdziela. No. Elf, Erectione, nie elf. No dobra. Moi drodzy, żeby nie było nudno, to tak. Pingwin szatan już dawno nie jest szatan. Blok. Blok. Dokładnie wchodzi, żeby miał chociaż ze 3 bloki. To by ten pingwin szatan sobie z tym dał radę. Ale żeby nie było nudnego zakończenia odcinka, to jeszcze 5. Raz. 2. Przepraszam, musiałem wyciszyć mikrofon, bo mi się... 3. Zakasłało. 4. Gnęło w zasadzie. 5. Dobrze, ty byłaś raz wykarmiona. Czy dasz sobie radę? Chyba nie. O, marchewa, ty jesteś wiewióra. Wiewióra, ty masz kupę siły, ale nie masz uników. 20 razy dla wiewióry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, o, blisko było, 16, 17, 18, 19, 20 i gratisowy nie wyszedł. Dynia, jak ty sobie poradzisz z tym misiem? To jest woj, dobra, 5, raz, 2, 3, 4 i 5, nie udało ci się. Ty dopiero w nocy dzisiaj sobie dałaś radę. No dobrze, z petami. Niestety będzie na tyle. Co nam zostało? Lochy. Pokażę wam, jak drwi ze mnie podły liczy krupa. Widzieliście to? Trzeci hit, krytyk. Za tyle heltu, co ja mam? No. To dla wszystkich, którzy się zastanawiają, kiedy zrobię kolejne lochy. Główne, nie szybko. Nieprędko. 238, czy ja mam pachołki na maksymalnym poziomie? Mam pachołki na maksymalnym poziomie. Czyli wieżę na razie odpuścimy. Zmienimy sobie makro na strefy wieże. Zapisz. I uciekaj z makrem. Ty masz siłę czy zręczność? Zręczność, ale to ty będziesz w takim razie bardziej wygodny do picia i lejemy go. Może się poszczęści i może dostaniemy level tego ohydnego gremlina. Damy mu parę szans.
strasznie się stawia Kremlin. Prawie tak jak ta w wieży piękna Hekate z tygrysem. Futrze z tygrysa i z norek. Aj, kurczę, 2 miliony! Dlaczego? Jak to dobrze mieć makro, można sobie wyciszyć mikrofon, spokojnie wysmarkać nosek. A tutaj proszę, dalej próby. Próby loszków. Troszkę się gdzieś chyba podziębiłem. Ale dajemy radę, dajemy radę. Nie kichamy do widzów, żeby ich nie zarazić. Niby to na odległość przez mikrofon, ale dzisiejsza technologia jest niebezpieczna. No. Kremlin, masz jeszcze, powiedzmy, 20 szal. Spadłeś do 2 baniek. To może teraz spadniesz do 0. Chociaż, jak pamiętacie z poprzednich odcinków, piękna Hekate na poduszce miała 11 tysięcy healthu, tylko, a później nie chciała w ogóle ze mną współpracować. Ale taka już jest Hekate. Ta w wieży jest dokładnie odzwierciedleniem tej linki. Bek te wygląda ślicznie, ma tygryska. Ale to jest redota taka, że hej. Niby to uśmieszki, śmieszki, ale to wrócisz się i śrubokręt w plecy wbije bez wahania. I jeszcze będzie kręcić w prawo i mówić, że musi śrubkę dokręcić. No. Później będzie kręcić w lewo i będzie mówić, bo za mocno dokręciłam. Chcę ci poluzować. No, moi drodzy. Gremlin nie padnie w tym odcinku, niestety. Wieży nie chcę bić, powiem wam dlaczego, bo po północy będę miał już bity level, wtedy spróbuję zbić wieżę. I wtedy będziemy mieli pieniążki na to, żeby po zabiciu pięknej tej Hekate z tygrysem podszkolić sobie naszych pachołów. Areny nie mamy, twierdzy nie mamy, pupili nie mamy, nic nie mamy. Przypominam wam tylko o gabinecie magii od 66 poziomu. To jest taka piękna pani, troszkę brzydsza od Hekaty, ale też piękna, długim nosem i z pazurami, do której trzeba dzisiaj wrzucać pierścienie, żeby mieć kupę hajsu i żeby być szczęśliwym i żeby serwer dostał w końcu jakieś gratyfikacje. Jak wygląda sytuacja na serwerze? Wygląda cały czas bez zmian. Top 1 od 13 czerwca. Trzymamy. Niedługo będzie. No już jest pół miesiąca. Ponad pół miesiąca. Wow. Jak serwer jest od 20 maja, to do 13 czerwca było 10 dni, 23 dni. A od 13 już jest 15-16. Czyli jeszcze 5 i 6 dni i będę mógł z dumą powiedzieć, że przez większość serwera jestem na top 1. Hura, hura, hura. No dobrze, moi drodzy. Chciałem wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ach, powinienem to zrobić na początku, ale ze mnie frajer. Teraz się nie uda. A może się uda? Sprawdzimy. O, sprawdzimy teraz drugi eksperyment. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, żebrałem o łapki. Z efektów żebrania wyszło coś takiego, że na moment, w którym nagrywam ten film, wyświetleń jest dużo mniej niż miał odcinek wczorajszy, ten najmocniejszy ever. Jeszcze jest dużo mniej wyświetleń, a łapek już jest 111, a pod wczorajszym odcinkiem było 60. Więc to oznacza, że system żebrania o łapki na początku odcinka działa 2 razy lepiej ponad niż system braku żebrania.
Teraz sprawdzimy, jak działa żebranie łapki na końcu odcinka. Błagam was, dajcie łapkę. Zróbcie więcej łapek niż miał film ten poprzedni, czyli Nowy Dzień, Stare Obowiązki. To był odcinek 18, bo tego 19 nie liczę Wojny z Apexem. Więc błagam, żebram i wszystko, co się da, żebyście zrobili więcej łapek niż miał odcinek 18 i zobaczymy, czy żebranie na początku jest bardziej efektywne, czy żebranie na końcu. Ja wam jeszcze pokażę, że podchodzimy dzisiaj po raz drugi do gabinetu okropieństw. Mam nadzieję, że tym razem się uda, chociaż Sasquatcha jeszcze nie ma i kogo jeszcze nie ma? Lukiego, Ewę, Magika. A Juher jest, dołączył do lochów portala, jeszcze nie jest. Niedobry. A portal, jak widzicie, padnie po północy i to momentalnie. Uhahaha. Okej, moi drodzy, więc żebram jeszcze raz o łapki, pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo czekajcie jeszcze 2 minuty. Zobaczmy, co to za klejnot. Siła! Siła z nami! 345, jaki piękny klejnot do siły! Super! Podoba mi się. I 300 expa. Wow, jeszcze lepiej. Brakuje ciągle równo 1 030 000 niecałe. Damy radę. Jutro, moi drodzy, o 10 rano widzimy się na 239 poziomie. Z tą oto informacją was żegnam. Trzymajcie się, hojko, po.